Dziś radni z Chorzowa dali zielone światło prezydentowi miasta, by ten złożył skargę na decyzję wojewody w sprawie unieważnienia uchwały o budowie osiedla na terenach po dawnych halach MTK. Generalnie jesteśmy za tym, aby takie osiedle w tamtym miejscu po byłych targach powstało. To jest teren bardzo w tej chwili zdegradowany, zabetonowany. On nie stanowi żadnej wartości krajoznawczej. Naczelnym argumentem za złożeniem skargi na decyzję wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka było według radnych niedotrzymanie ustawowego terminu 30 dni na opublikowanie decyzji rozstrzygnięcia nadzorczego. Termin ten minął 9 kwietnia. Wszelkie terminy zostały dotrzymane. Ten termin przypadał na 9 kwietnia, czyli był to dzień wolny, bowiem przypadało to w niedzielę. Następnego dnia był 10 kwietnia, czyli święto wielkanocne. Rozstrzygnięcie zostało wydane w następnym dniu po tym święcie wolnym. Czyli 11 kwietnia. Ponadto radni, którzy byli za budową osiedla, mają też inne argumenty. Chodzi o ulicę Bytkowską w Katowicach i Targową w Chorzowie oraz fakt braku uzgodnień z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów w Katowicach, które w unieważnieniu uchwały wyszczególnił wojewoda. Wszystko ma rozbijać się o interpretację ustawy Lex Developer. Tak naprawdę inwestycja mieszkaniowa nie styka się bezpośrednio z ulicą Bytkowską, a z ulicą Targową, która dopiero jest jakby tą ulicą, która łączy się z ulicą Bytkowską. I to również nie zgadzamy się z taką opinią, bo inwestycja mieszkaniowa jest stricte na terenie naszego miasta, naszej gminy. I tutaj nie ma wątpliwości, że to połączenie z drogą publiczną przez ulicę Targową, którą my będziemy remontować, będzie. Teraz spór rozstrzygnie Sąd Administracyjny w Gliwicach.